W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o PvE w World of Warcraft. Co to jest i jakie aktywności zostały przygotowane przez Blizzarda, znajdziecie w tym filmie, który jest w prawym górnym rogu pod ikonką i. PvP. Raczej nie trzeba tutaj dużo tłumaczyć. Gracz kontra gracz. Można powiedzieć, że klasyka gatunku. W World of Warcraft mamy wiele sposobów, aby pograć właśnie PvP. Co ciekawe, to w aktualnym dodatku granie PvP na wysokim poziomie jest bardzo opłacalne i można zdobyć niezły sprzęt porównywalny do tego otrzymywanego z wyższych poziomów rajdowania czy instancji. W przeszłości PvP gear funkcjonował nieco inaczej, jednak dziś, jeśli zdecydujecie się grać tylko w tym trybie, nie będziecie do tyłu z przedmiotami. Pierwsze PvP możemy doświadczyć już w trakcie levelowania. Od 15 poziomu, gdy otrzymamy pierwsze talenty, pojawi się możliwość włączenia tzw. War Mode, czyli trybu wojennego. Od teraz, gdy go włączycie, w świecie będziecie widywać tylko graczy, którzy mają włączony War Mode, tak samo jak ty. Nie oznacza to, że możesz tłuc się z każdym graczem, gdyż w World of Warcraft istnieje system frakcji. W trybie War Mode możemy bić się z przeciwnikami z innej frakcji. Jeśli chcemy jednak zmierzyć się z sojusznikiem, jest opcja Duel, czyli pojedynek, gdzie walczycie do niskiego poziomu zdrowia i nie zabijacie się. War Mode niesie za sobą szereg konsekwencji i jeśli macie włączone PvP, oznacza to nie tylko to, że możecie bić innych ludzi, ale inni mogą też bić was. Więc pojedynki mogą być równe, jednak gdy traficie na kogoś z wyższym poziomem, no to może być trudno. Aby kompensować możliwie utracony czas na pojedynki z innymi graczami, w trybie wojennym otrzymujemy 10% do expa oraz nagród z questów. Jest to ciekawy tryb, jako że świat żyje własnym życiem. Nigdy nie wiesz, co czeka cię za rogiem, a nawet najmniejsze potyczki mogą zmienić się na historie, które zapamiętasz przez lata. W trakcie levelowania od 10 poziomu możemy także dołączyć na Battlegroundy, czyli pola bitwy. Te występują w przedziałach co 10 leveli, więc od 10 do 19, od 20 do 29, 30, 39 i tak dalej. Wchodząc do bitwy, nasz level jest skalowany do maksymalnego w danym przedziale. Przykładowo na 20 levelu dostaniemy level 29 i te statystyki. Zapobiega to dominacji drużyny, której dobrano ludzi z większymi poziomami. Bitwy mają określone cele. Przykładowo Warsong Gulch jest to mapa typowe Capture the Flag, gdzie w określonym czasie trzeba donieść 3 flagi do swojej bazy. Arathi Basin to dominacja, gdzie trzeba przyjmować punkty kluczowe, które następnie generują nam punkty zwycięstwa i trzeba ich zebrać 1500. Eye of the Storm to miks dominacji i Capture the Flag, gdzie również przyjmujemy punkty kluczowe generujące nam punkty zwycięstwa, ale też jest możliwość zebrania flagi na środku mapy, która po doniesieniu daje nam kolejne punkty zwycięstwa. Battlegroundów jest masa i musicie sami sprawdzić na własną rękę, które odpowiada wam najbardziej. Na wyższych poziomach dostajemy możliwość zagrania większej ilości map. Przechodząc do max levela, nadal aktualny jest War Mode, czyli PvP w świecie, które jest bardziej rozwinięte właśnie na poziomie 120. Wykonując na przykład World Questy, możemy bić się z innymi graczami. Jeśli nam się nudzi, możemy ze znajomymi stworzyć grupkę, która będzie latać i po prostu ubijać przeciwników w otwartym świecie. Po pokonaniu 10 przeciwników staniemy się Nemesis, otrzymamy buff do obrażeń i healingu, ale jesteśmy widoczni na mapie dla przeciwnej frakcji. Wtedy możecie spodziewać się, że ktoś zechce was upolować. Dodatkowo na włączonym War Mode od czasu do czasu nad krainą przeleci maszyna latająca, która zrzuca skrzynkę, którą warto przejąć, gdyż daje ona różnego rodzaju nagrody. Kto pierwszy, ten lepszy. Najczęściej w tamtych miejscach nawiązują się właśnie walki międzyfrakcjowe. Jeśli mowa o PvP, to areny są wisienką na torcie. To jest tryb, którym World of Warcraft może się poszczycić. Właśnie na tym opiera się e-sport World of Warcraft. Organizowane są różnego rodzaju turnieje z nagrodami, gdzie drużyny walczą 3v3 o najwyższe pozycje. Dostępny jest tryb rankingowy 2v2 oraz 3v3. Musimy dobrać swoją kombinację drużyn. 2v2 rządzą się swoimi prawami, można grać na dwóch DPS-ów, jak i healer plus DPS. Jeśli chodzi o 3v3, to najczęściej spotykamy kompozycję dwóch DPS oraz healer. Ponadto ważny jest dobór klas do naszej areny. Niektóre kompozycje klas działają niesamowicie dobrze, jeśli wie, co się robi. Przykładem takich kompozycji jest, dajmy na to, RMP, czyli Rogue, Mage i Priest, albo Jungle Cleave, czyli Druid, Hunter oraz Healer. Po prawdzie można grać czym się chce i niejednokrotnie możemy zaskoczyć się niestandardowym podejściem naszych przeciwników, jednak warto zastanowić się, jakie połączenie klas będzie opłacalne.
poprzez granie i wygrywanie otrzymujemy rating. Im wyższy, tym lepszych graczy będziemy spotykać. I już od ratingu 2000 zaczyna się poważniejsza zabawa. Za przegraną będziemy tracić nieco więcej punktów. Aren jest sporo i różnią się one ułożeniem. Zawsze znajdziemy przeszkody w postaci filarów, posągów czy skrzynek, dzięki którym będziemy mogli chować się, zmuszać przeciwników do podejścia itd. Z aren otrzymujemy dobre przedmioty. Zbieramy Conquest Points, które w tygodniu nagradzają nas również dobrymi przedmiotami i im wyższy rating, tym lepszy sprzęt będziemy dostawać. Wracając do bardziej casualowego i spokojnego grania, na max levelu mamy możliwość grania Battlegroundów. Możemy zapisać się na Standard, gdzie pula map jest zawężona do tych mniejszych, klasycznych map, oraz są bitwy epickie, gdzie na tę chwilę znajdziemy Battlegroundy 40x40 jak Alterac Valley oraz Isle of Conquest. Obie te mapy polegają na podboju, przejmowaniu punktów, najazdu na wrogą bazę i ostatecznie trzeba zabić przeciwnego dowódcę. Lub jeśli to się nie powiedzie, to bitwa trwa do wyczerpania posiłków przeciwnika. Ale i tu występuje możliwość grania kompetytywnie, tak zwane Rated Battlegrounds. Podobnie jak areny, wymagane jest złożenie drużyny, tym razem 10-osobowej, która w zależności od mapy może potrzebować jednego tanka do noszenia flagi, na pewno 2-3 healerów oraz reszta DPS. Mierzymy się na klasycznych mapach przeciwko innej podobnie złożonej drużynie i ci, którzy wygrywają, otrzymają punkty rankingowe. Im wyższy, tym rzecz jasna lepsze przedmioty na nas czekają. Odskocznią od pchania ratingu są PvP Brawls, które zainspirowane hardstone'owymi bójkami pojawiają się co jakiś czas w World of Warcraft. Dostępne są przez ograniczony czas i możemy pobawić się w różne szalone tryby jak 15x15 na arenie przeznaczonej do 3vs3 lub 2vs2. Eye of the Horn, w którym każdy jest posadzony na koziołkach, które odpychają przeciwników i można tym samym zrzucać się ze skarb. Albo są dostępne alternatywne mapy jak Arati Basin, tylko całe zamarznięte, zaśnieżone z ograniczoną widocznością. Te tryby nie dają nam jakichś szczególnych nagród, ale zdecydowanie dają nam sporo rozrywki, więc warto wypróbować. Ostatnio wspominałem o Island Expeditions w odcinku w prawym górnym rogu i mówiłem o dodatkowym trybie PvP. Możemy zapisać się w grupie 3-osobowej na wersję PvP tej aktywności i lądujemy na wyspie z 3 innymi graczami. Celem jest uzbieranie jak najszybciej danej ilości azeritu poprzez kończenie questów, zabijanie mobków, zbieranie skrzynek czy kopanie skałek. Przeciwna drużyna nie śpi i w przeciwieństwie do PvE, gdzie grają boty, z pewnością nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Konfrontacje bywają stresujące, gdyż, dajmy na to, bijemy jakiegoś ważnego bossa, a tuż za rogiem czekają przeciwnicy. Moim zdaniem jest to naprawdę tryb, który szczególnie rekomenduję, jeśli lubicie grać PvP. Tak jak wspominałem wcześniej, w aktualnym dodatku zbieranie sprzętu z PvP może być równie lukratywne, co granie PvE. Sprzęt leci naprawdę solidny i miejscami nawet lepszy niż to, co zdobylibyśmy rajdując, więc nie będziemy odstawać od reszty graczy optującymi za PvE. Dodatkowo przygotowany jest szereg nagród dla tych, którzy właśnie wolą mierzyć się z innymi graczami. Począwszy od zabawek jak frakcyjne banery, przez tytuły, kończąc na mountach. Te najlepsze nagrody są jednak zarezerwowane dla najlepszych z najlepszych, którzy osiągnęli status gladiatora swoim wysokim rankingiem. Otrzymują oni na koniec sezonu specjalne tytuły i gladiatorskie mounty, które podkreślają umiejętności i nie będą już nigdy do zdobycia.